Witam serdecznie, drodzy widzowie. Z tej strony Kacper Mojżesz i mam przyjemność zaprosić Państwa na czwarty odcinek poradnika z PowerPointa 2016. Mam nadzieję, że filmiki te są klarowne i łatwe do zrozumienia. Jeżeli coś jest za trudne, to zapraszam do sekcji komentarzy. Na wszystkie pytania z miłą chęcią odpowiem. W dzisiejszym materiale poznamy kolejne karty wstążki. A więc lecimy z tematem. W poprzednim odcinku skończyliśmy na karcie animacje. Kolejna nosi nazwę pokaz slajdów. Tutaj znajdują się trzy sekcje. Pierwsza grupa to rozpoczynanie pokazu slajdów. I tu decydujemy, od jakiego miejsca chcemy zacząć naszą prezentację. Może to być od początku, czyli od pierwszego slajdu, lub od bieżącego slajdu, czyli na którym jesteśmy w danej chwili. W naszym przypadku będzie to slajd pierwszy, ponieważ na razie mamy w naszej prezentacji jeden slajd. Jest także możliwość ustawienia pokazu slajdów do preferencji odbiorców poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na opcję niestandardowy pokaz slajdów. Kolejna sekcja nazywa się przygotowanie. Za pomocą pierwszej pozycji możemy przygotować pokaz slajdów. Obok niej istnieje możliwość ukrycia niektórych slajdów podczas pokazu prezentacji. Za pomocą pozycji próba tempa możemy zrobić próbę prezentacji, dzięki czemu program sam automatycznie dopasuje czas trwania całej prezentacji. Następna opcja nagraj pozwala nagrać całą lub fragment prezentacji. Obok tej funkcji są trzy możliwości do wyboru. Pierwsza. Odtwórz narrację. Druga. Użyj chronometrażu. Oraz trzecia. Pokaż kontrolki sterowania multimediami. Ostatnia grupa nazywa się monitory. Wybieramy z niej ekran do wyświetlenia naszej prezentacji. Może to być nasz monitor lub jakiś inny ekran lub rzutnik. Pod tym jest jeszcze jedna opcja. Użyj widoku prezentera. Dzięki niej podczas pokazu prezentacji możemy mieć podgląd następnego slajdu. Ta karta jest już omówiona, więc idziemy do kolejnej. Nagraj jest następną kartą. Mamy tutaj cztery sekcje. Pierwsze trzy już znamy z kart wcześniejszych. Wstawianie. O niej była mowa w odcinku trzecim. Oraz pokaz slajdów, którą omówiliśmy chwilę wcześniej w tym materiale. Natomiast czwarta grupa nazywa się zapisywanie. Za pomocą pozycji zapisz jako pokaz możemy zapisać naszą prezentację tylko do pokazu. Nie będzie możliwości nic w niej edytować. Obok tej pozycji jest opcja o nazwie eksportuj do wideo. Pozwala ona na przerobienie naszej prezentacji na plik wideo. Tę kartę także mamy już omówioną. Nie zwalniamy tempa pracy i lecimy na kolejną. W karcie recenzja mamy 7 sekcji, takich jak sprawdzanie. Tutaj możemy sprawdzić pisownię w całej prezentacji. Istnieje również opcja poszukania synonimu danego wyrazu. Następne trzy grupy to ułatwienia dostępu, szczegółowe informacje oraz język. W sekcji ułatwienia dostępu możemy dostosować naszą prezentację do potrzeb osób niepełnosprawnych, na przykład dla niewidomych, głuchoniemych itd. Obok tej grupy istnieje możliwość wyszukiwania informacji z sieci. Natomiast w grupie język możemy przetłumaczyć zaznaczony tekst na inny język. Możemy tutaj również zmienić język pisowni prezentacji. Następna sekcja nazywa się komentarze. Tutaj możemy wstawiać lub usuwać komentarze. Kolejna sekcja to porównanie. W tej grupie mamy możliwość porównać dwie zupełnie odrębne prezentacje. Ostatnia sekcja to pismo odręczne, gdzie możemy ukryć pismo odręczne. Dobra robota! Kolejną kartę mamy już omówioną, więc idziemy do przedostatniej karty. Widok. Tak się nazywa ta karta. Znajduje się tutaj również 7 sekcji. Pierwsza z nich to widoki prezentacji.
Trzy z nich już poznaliśmy z pierwszego odcinka. Są to normalny, sortowanie slajdów oraz widok do czytania. Oprócz nich są jeszcze dwa widoki, nazywają się widok konspektu oraz strona notatek. Kolejna grupa nosi nazwę widoki wzorców. Można tutaj włączyć trzy rodzaje wzorców. Pierwszy – wzorzec slajdów, drugi – wzorzec materiałów informacyjnych oraz trzeci – wzorzec notatek. Następna sekcja to pokazywanie. Tu z kolei można wyświetlić takie rzeczy jak linijka, linie siatki, prowadnica oraz notatki. Kolejna grupa to powiększenie. W tym miejscu możemy zwiększyć lub zmniejszyć widok slajdu bieżącego. Pozycja dopasuj do okna automatycznie przywraca widok slajdu bieżącego do stanu pierwotnego, czyli do takiego stanu, w którym jesteśmy obecnie. Piąta sekcja nazywa się kolor, skala odcieni szarości. Pracujemy w niej nad kolorystyką naszej prezentacji. Czy ma być kolorowa, czy może bardziej szara, a może robimy prezentację w stylu starodawnym i chcemy, żeby była czarno-biała. Ostatnie dwie grupy to okno oraz makra. W sekcji okno można otworzyć tę samą prezentację, ale w nowym oknie. Możemy również mieć widoczne dwa okna równocześnie i tak dalej. Natomiast sekcja makro to seria poleceń i instrukcji, które grupuje się razem jako jedno polecenie w celu automatycznego wykonania zadania. Idziemy jak burza. Tę kartę mam już omówioną, więc pora na ostatnią. Pomoc. Tak nazywa się ostatnia karta naszej wstążki. Tutaj możemy uzyskać pomoc w korzystaniu z programu PowerPointa. Możemy również wysłać swoją opinię do twórców, czyli do samego Microsoftu, na temat działania PowerPointa, a także można przejść szkolenie z obsługi PowerPointa. Wstążkę, podobnie jak pasek szybkiego dostępu narzędzi, można edytować do swoich potrzeb. Mamy możliwość również stworzyć swoją własną kartę wstążki. Ale o tym będzie następny odcinek poradnika. Tymczasem żegnam i dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania mojego kanału. To dla mnie wielka motywacja, by tworzyć dalej. Dziękuję Wiktorii za użyczenie swojego głosu. Pozdrawiam Państwa gorąco i do następnego. Kacper.